Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych w sesji bierze udział 10 radnych, co stanowi kworum, w związku z czym wszystkie uchwały podjęte w dniu dzisiejszym będą prawomocne. Witam serdecznie Państwa radnych, Państwa sołtysów, witam Panią Sekretarz Radę Kruszyńską, witam Panią Skarbnik Annę Kurnicką, witam Pana Radnego Powiatowego Leśka Poprowskiego, witam Pana Janka Rzymskiego, kierownika referatu inwestycyjnego, witam Pana Krzysztofa Porowskiego, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Witam Panią Małgorzatę Szpakowską, pracownika GOK-u. Witam serdecznie też Pana Finansa, Pana Kiewicza. Zgodnie z obowiązującym prawem, przypominam o obowiązującym ogólnym rozporządzeniu ochrony danych osobowych, w skrócie zwanym RODO, wskazującym na ochronę danych osobowych osób fizycznych. Przypominam, że sesja Rady Gminy Nowe Piekuty jest nagrywana i transmitowana na żywo i archiwizowana na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe Piekuty. Osoba ujawniająca dane osobowe jest zgodnie z prawem, ponosi pełną odpowiedzialność za jej upublicznienie. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Przyjęcie porządku obrad. Informuję Państwa radnych, że do przewodniczącego Rady Gminy wpłynął wniosek wójta o rozszerzenie dzisiejszego porządku obrad, który Państwu radnym odczytam. Działając na podstawie artykułu 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami, wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad 15 sesji Rady Gminy projektu uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Nowe Piekuty i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Proponuję, aby wnioskowanie o rozszerzenie porządku obrad umieścić w punkcie 8 jako podpunkt 7. Czy ktoś z Państwa radnych, Panie Przewodniczący? Nie widzę. Jeszcze jedna informacja z uwagi na to, iż system do głosowania ulega awarii, tak? Nie ma możliwości przeprowadzenia głosowania w dniu dzisiejszym za pomocą tego systemu. W związku z tym zarządzam w dniu dzisiejszym głosowanie imienne poprzez podniesienie ręki. Każdy z radnych będzie podnosił rękę. Ja będę odczytywał z imienia nazwiska radnego, czy za, czy przeciw. Czy jakieś uwagi Państwa radnych? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad, proszę podnieść rękę. Radny Jacek Grągowski za. Radny Leszek Grodzki za. Radny Wiesław Markowski za. Radny Witold Zaremba za. Radny Wiesław Brzozowski za. Kazimierz Brzozowski za. Czesław Jabłoński za, Andrzej Wyszewski za, Eugenia Pogorzelska za, Artur Żukowski za. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 14 sesji Rady Gminy Nowe Piekuty. Proszę Pana Przewodniczącego o odczytanie protokołu. Obrady 14 sesji Rady Gminy Nowe Piekuty odbytej w dniu 26 czerwca 2020 roku poświęcone były: punkt pierwszy. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Nowe Piekuty za rok 2019. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Gminy Nowe Piekuty wotum zaufania. Punkt trzeci. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Piekuty za 2019 rok. Punkt czwarty.
Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium na dwójkę gminy Nowe Piekuty. Punkt 5. Przyjęcie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Nowe Piekuty. Punkt 6. Określenie górnych stawek opłat za wywóz i czystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Nowe Piekuty. Punkt 7. Udzielenie dotacji powiatu Wysokomazowieckiemu. Punkt 8. Zmiana w budżecie gminy na 2020 rok. Punkt 9. Zmiana w wieloletniej prognozie finansowej gminy Nowe Piekuty. Punkt 10. Aktualizacja strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych gminy Nowe Piekuty na lata 2014-2022. Punkt 11. Sprawozdanie z lata 2018-2019 z realizacji strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych gminy Nowe Piekuty za lata 2014-2022. Punkt 12. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowymi. Punkt 13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Piekutach. W wyniku przedłożonych pod obrady materiały podjęto następujące uchwały. Punkt 1. Uchwała nr 14, łamane przez 81, łamane przez 20, w sprawie udzielenia budowy gminy Nowe Piekuty. Wotum zaufania. Punkt 2. Uchwała nr 14, łamane przez 82, łamane przez 20, w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy Nowe Piekuty. Punkt 3. Uchwała nr 14, łamane przez 83, łamane przez 20, w sprawie przyjęcia aktualizacji projektu założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Nowe Piekuty. Punkt 4. Uchwała nr 14, łamane przez 84, łamane przez 20, w sprawie określenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Nowe Piekuty. Punkt 5. Uchwała nr 14, łamane przez 85, łamane przez 20, w sprawie udzielenia dotacji powiatowi wysokomazowieckiemu. Punkt 6. Uchwała nr 14, łamane przez 86, łamane przez 20, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Punkt 7. Uchwała nr 14, łamane przez 87, łamane przez 20, w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Nowe Piekuty. Punkt 8. Uchwała nr 14, łamane przez 88, łamane przez 20, w sprawie aktualizacji strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych gminy Nowe Piekuty na lata 2014-2022. Przebieg obrad zastąpił od zwierciedlonych protokołów. Integralną częścią protokołu stanowi wykaz głosowań imiennych oraz nagranie obrad sesji. Protokół był wyłożony do wglądu. Do dnia dzisiejszego nie zgłoszono uwag co do treści sporządzonego protokołu. W związku z powyższym wnoszę o jego przyjęcie w napisanym brzmieniu. Dziękuję bardzo. Czy jakieś uwagi do protokołu Państwa Rady? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół z 14 sesji Rady Gminy Nowe Piekuty został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę Państwa radnych, zgłaszanie interpelacji. Proszę Pani Rada Bożyńska. Dziękuję bardzo. Pan radny Wyszyński. Ja mam taką sprawę. Dodatkowe, na przykład tam na odśrodkach była robiona z rekultywacji. Koszenie pobocze. Tam by odbywało się chyba koszenie. Ale jechałem od drogi, to tak, albo koszenie, tak jak ona była wykonana z robami razem, żeby nie zarastało do ramieniami, a to będzie za 2-3 lata zarośnie krzakami. Wykoszony tylko pasa, jak nie ma wód do rogu. Ale reszta została i zaczynają żać się po raz. Tak, na była fajnie, że była zebrana kamienie rowami, prawda, a teraz zaczyna się zbędzać. To kilka lat, i to się będzie. Tylko na tak może być dobrze, a zainteresujemy. Dziękuję. Także proszę o wygłoszenie na tą samą skargę. Dziękuję bardzo. Czy pan kierownik Rzymski zapisał interpelację? Ktoś z Państwa radnych, pan radny Brzozowski jeszcze. Dobrze, pan radny. Kilka takich uwag. Chodzi o zakaz budowy. Miałem tam zgłoszenie od Słupisza i od jeszcze mieszkańców. Także słaba widoczność. Od Pichowskich zakres jest na sytuacji ostrej.
jemu, to na posiedzeniu tego japońskiego nie da się usunąć tych budynków, no i proponował po prostu węczenie szybkości, tak, do 50 km, bo tam nie ma żadnego, no, wyjazdu, tam przed dwoma przypadkami, jak wie, że nie zdążył uciec przez to drogę, ale no to się szybko jeżdżą. Następnie to było sołtys, tam kosił dobka ten grób i tam tetuje duże już rosy, także one ponoć tam podnoszą już te płyty i ten, że ten pomór będzie rujnowany przez te korzenie z tych sól. Jeszcze jeden trzeci, to jest świerk. U pani to będzie chemia Wyszyńska i on jest uschnięty już kilka lat, i on za to, że nie stwarza tam po prostu dla linii elektrycznej i domu Wartowskiego Romana, sąsiada. Tam chodzi też o podłączenie wody u Andrzeja tam do posesji, ale tu jak czytałem, to chyba było to zatwierdzone tam. Na komisji. Podobnie. No już to było to już po sprawie. I oświetlenie tam żarów. Kiedyś wójt obiecywał tam, ale to no, też nie było jak z nocy dzieci śpią. No rozumiem, a tam nie ma tragedii, no ale kiedyś pan wójt jak tam obiecywał dla tej pani Kaczyńskiej, żeby obiecywała maseczkę tak jeszcze, jej słowa. Ale mówię tak naprawdę dzieci pan kiedy? Wakacje. A wakacje do dziecka to nie jest w Proszę pan radny Brzozowski, ja tylko proszę przez mikrofon państwo, żebyście, gdyby musieli zostać zapisane. Jeszcze jakieś interpelacje?
Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy ogród, który bardzo lubię panowie imienia do tej Puty. Proszę panią sekretarz o zabranie głosu. Panie przewodniczący, w lipcu został ogłoszony konkurs na najpiękniejszy ogród i najbardziej zadbany wieś na terenie naszej gminy. Wójt z zarządzeniem powołał komisję, która pracy swojej nie wykonywała w dwóch etapach. Może najbliżej pani Małgosia Szmatowska zaraz przedstawi informacje, w jaki sposób komisja pracowała i jakie zostały do oceny tych ogródków i posesji postawione kryteria. Proszę panią Małgosię o zabranie głosu. Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowne rady, szanowni państwo. Organizatorem wyżej wymienionych konkursów przez panią Ewę był wójt gminy na Nowej Buty pan Marek Kaczyński, natomiast współorganizatorem unikał środek kultury w Nowych Butach. Wszystko zaczęło się w lipcu, tak jak już tutaj powiedziała pani Ewa. I do konkursu wpłynęło 21 zgłoszeń od właścicieli ogrodów oraz 7 zgłoszeń od sołtysów miejscowości. I prace komisji przebiegały w dwóch etapach. Pierwszy etap była to wizyta w ogrodzie lub wsi po wcześniejszym ustaleniu terminu z właścicielem ogrodu lub sołtysem wsi oraz wykonanie fotografii w obecności właśnie właściciela ogrodu, a w przypadku wsi sołtysa lub osoby przez niego wyznaczonej. Drugi etap prac komisji polegał na analizie dokumentacji fotograficznej oraz przyznaniu punktów zgodnie z regulaminami, które były tutaj państwu są przekazane na jednym ze spotkań, ewentualnie wysłane pocztą. I w związku z tym wyniki konkursu przedstawiały się następująco. Najpierw zacznę od konkursu, wyników konkursu na najbardziej zadbaną wieś w gminie Nowe Piekuty. I tutaj wsie zostały wyróżnione i przeczytam tak, zgłoszono 7,7 panie leżeniu. I każda z wsi została zauważona, tak, i otrzymała wyróżnienie. Tak zacznę od Jabłoni, Jabłoń Zagrobisna. Wyróżnienie za pomysłowo zaaranżowane i zadbane miejsce rekreacji, wykoszone podobrze, w zdecydowanej większości urodzone posesje, bardzo czystą, uprzątniętą ulicę. Nowe Żochy, wyróżnienie za pomysłową, oryginalną aranżację miejsca rekreacji, bardzo zadbane miejsce rekreacji, wykoszone podobrze, ogrodzone posesje, czystą, uprzątniętą ulicę, zadbany plac wokół siedlicy wiejskiej. To jest jako zapewnienie, czyli zaczęło nam działać. I gdzieś tam była porządnik. Jabłoń Dąbrowa, wyróżnienie za. Wykoszone podłoże, ogrodzone posesje, bardzo czystą, uprzątniętą ulicę, zadbany plac przy siedlicy wiejskiej. Jabłoń Stały, wyróżnienie za zadbane miejsca rekreacji, w zdecydowanej większości wyposażone półwocza, obchodzone posesje, bardzo czystą, uprzątniętą wieś. Jabłoni Piankowce, wyróżnienie za
w zdecydowanej większości wygłoszone powodzą, prowadzone protesty, zadbany plac wokół remisy, osiągnięta ulica, Kadeszewo. Wykoszone torbocze, w zdecydowanej większości ogrodzone posesje, bardzo często urządnięta ulica, zadbane miejsce przy remizie i przystanku, chodniki oraz miejsca parkingowe przy świątyni. To znaczy tam w regulaminie była prośba, była informacja, że wsie, znaczy, chodziło o zgłoszenie wsi do konkursu, bo to była dobra wola, tak? Czyli jeżeli sprawa sołecka tam zgodnie z regulaminem zgłosiła wieś do konkursu, wtedy ona brała udział w konkursie, o tak to było. To przypominam regulamin, który był w lipcu przedstawiony. I jeszcze jedna wieś, Kłody Borowe, wyróżnienie za. W zdecydowanej większości wygłoszone pobocza i ogrodzone posesje, zadany plac wokół świetlicy wiejskiej, pomysłową aranżację miejsca rekreacji. I teraz prosimy pana przewodniczącego Rady Gminy, pana Artura Stowskiego oraz panią Ewę Kruszyńską, zastępcę wójta, o wręczenie dyplomów i nagród. I prosimy sołtysów w tych miejscowości o podejście tutaj do nas. A jeśli nie ma sołtysa, jest radny z danej miejscowości, to prosimy radnego. Jeszcze raz przeczytam wsie, które zostały zgłoszone. Zgłoszenia wpływały do nas od wsi. Jabłoń Zabrowizna, Nowe Żochy, Jabłoń Dąbrowa, Jabłoń Stały, Jabłoń Jankowce, Kodyszewo i Skłody Gorowe. Pozostało przekazane tutaj takie szczegółowe informacje co do tych nagród, które otrzymały poszczególne wsie, które jeszcze raz przypomnę, same zgłosiły się do konkursu, był pana Leszka. Także to szczegółowe informacje, proszę się zgłaszać tutaj do pana Leszka. Natomiast jeśli chodzi o ogrody, to tutaj 21 właścicieli ogrodów zgłosiło się do konkursu. I tak, pierwsze miejsce zajęła pani Joanna Jankowska. Drugie miejsce pani Barbara Wojska. To są dwa drugie miejsca. Aha, bo to kwestia autora prezentacji. Drugie miejsce pani Mariola Kaczyńska.
Trzecie miejsce, pani Janina Rządca. I teraz wyróżnienia. Wyróżnienia już czytam w takiej kolejności, jaką ja mam, więc nie będziecie to zgadzać nam z prezentacją, ale bardzo proszę zerkać na to, co jest na ekranie, bo pozostałe osoby, które zgłosiły się na tym konkursu na najbliższe nowe piekuty, otrzymały wyróżnienia. I tak, był to pan Adam Jaśmiński, pani Halina Jabłońska, pan Jarosław Kuszewski, pani Agnieszka Kuszewska, pani Krystyna Trzeszczkowska, Ewa i Mieczysław Dworakowscy, pani Zofia Łuczaj, Marzena Łapińska, Agnieszka Brzozowska, Krystyna Gołaszewska, Jolanta Kulesza, Ewa Kulesza, Renata i Marek Wyszeńscy, Joanna Kostro, Jadwiga Kostro, Agnieszka Różkowska, Magdalena Szymborska. Osoby wyróżnione otrzymały sprzęt, który przydaje się w ogrodzie. Tak. To były nagrody dla tych, którzy wzięli udział w konkursie na najpiękniejszy obrót gminy Piekuty. Ja już dziękuję też za prezentację w tle. Jak ktoś chce zerknąć, to proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 roku. Zaraz oddamy głos na panią skarbnik. A może pan przewodniczący dostać to do mnie? Szanowni Państwo, informacja za pierwsze półrocze została oceniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową pozytywnie. I tak, uchwała numer 320/47/20 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii przedłożonej przez wójta gminy Nowe Piekuty informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020. I przewodnicząca Małgorzata Rutkowska, członek kolegium RIO, członkowie Maria Wasilewska i Katarzyna Gawrońska uchwala, co następuje. Opiniuje pozytywnie przedłożoną przez wójta gminy Nowe Piekuty informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Uzasadnienie. Opinia powyższa została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdawczości budżetowej oraz informacji opisowej o wykonaniu budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020. Skład orzekający wskazuje na niskie wykonanie planu wydatków budżetowych w rozdziałach 851-53 oraz 851-54, które prowadzi do kumulacji niewykorzystanych środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki zaplanowane w rozdziałach 851-53 i 851-54 w łącznej wysokości 88 081 zł
wykonana w kwocie 8256,92 zł, co daje 9,37%. Mamy pozytywną opinię. W pierwszym półroczu, że tak powiem, nic szczególnego w naszym budżecie się nie działo. Były prace nad, są prace nadal prowadzone nad inwestycjami. Inwestycje trwają, będą opłacone w drugim półroczu. Te drugie półrocze pokaże, co dalej, tak? Co dalej na przyszły rok. Do 30 września czekamy na złożenie wniosków do budżetu, na jakie Państwo mają potrzeby. Czekamy również na uchwały SOLEC, ponieważ wpłynęła dotychczas do dzisiaj znikoma ilość tych uchwał, więc im mniej, tym mniej wydatków, ponieważ Fundusz Sołecki za ubiegły rok, trochę odbiegam od wykonania półrocza, ale muszę to powiedzieć, że niestety otrzymaliśmy refundację za wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2019 rok i to jest refundacja w 20%. Otrzymaliśmy 83 tysiące złotych i to stanowi 20% naszych wydatków na Fundusz Sołecki. Wydatki na Fundusz Sołecki w łącznej kwocie za tamten rok wyniosły 426 tysięcy złotych, a otrzymaliśmy 83 tysiące złotych w tym roku. Nasze własne środki stanowią 342 tysiące. Na przyszły rok będzie to dużo wyższa kwota, ponieważ dochody bieżące wykonały dwa lata temu, wykonały się wysoko, ponieważ był remont drogi, dróg. I to są dochody bieżące. I to wszystko się wlicza. Wlicza się, dzieli się na ilość mieszkańców ogółem. Później wychodzi z tego wskaźnik razy ilość mieszkańców danej miejscowości. I w związku z tym chciałabym, aby Państwo, to jest też prośba od Pana Wójta, żeby Państwo się pochylili nad uchwałami do Funduszu Sołeckiego i żeby to były, że tak powiem, konkretne zadania, a nie po prostu nakupowanie na siłę, bo ja muszę wykorzystać Fundusz Sołecki, żeby to było przemyślane. Najlepiej, żeby to były zadania inwestycyjne, powyżej 10 tysięcy złotych. Jeżeli ktoś zaplanuje jakaś miejscowość, na przykład zakup do remizy wyposażenia i to będzie zastawa stołowa, ona może kosztować i 100 tysięcy, ale nigdy nie będzie środkiem trwałym. To musi być konkretne zadanie inwestycyjne. Najlepiej dla naszych najzdrowiej, dla naszego budżetu, gdyby to były zadania inwestycyjne. Ale co Państwo podejmą, my na to wpływu nie mamy. Najwyżej będą inne zadania pocięte, jeżeli będziemy realizować Fundusz Sołecki z zadań bieżących. I tak pierwsze półrocze wykonało się dochody własne w pierwszym półroczu wykonały się w prawie 50% i tak mieliśmy planowane 6 044 000, wykonały się na kwotę 2 786 000 i pomimo trwających problemów z pandemią nie jest źle. My tego tak aż mocno nie odczuwamy, tak? Dotacje były planowane na kwotę 6 874 000, wykonały się na 3 653 000. I tak
wykonano na 55% na kwotę 10 935. Dochody bieżące i wydatki. Wydatki ogółem wykonały się w 48%. Bieżące na kwotę 9 664 000, w tym na wynagrodzenie i składki od nich naliczane 3 987 000, na wydatki na obsługę długu, czyli odsetki od kredytów i obligacji 79 000, wydatki majątkowe, tak jak już wspomniałam, będą wykonane w większości w drugim półroczu. Za chwilę będziemy płacić za drogę do Markowa Wólki, współfinansować z powiatem na ponad 800 tysięcy złotych. A wykonało się w pierwszym półroczu, wykonały się inwestycje na kwotę 576 tysięcy złotych, co stanowi 28% wykonania do planu. Dotacje zostały zrealizowane na 10 tysięcy złotych i pierwsze półrocze ma wynik dodatni 693 tysiące na plus. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o co zawsze musimy dbać, w pierwszym półroczu wyniosła 1 270 000. Dochody bieżące ze środków europejskich wyniosły 189 tysięcy i na 100% się wykonały. Wydatki bieżące ze środków europejskich wyniosły 166 tysięcy do planu, który jest założony na 206 tysięcy. Wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich wydatkowane zostały w kwocie ogółem 52 tysiące złotych. Plan zakładał na pierwsze półrocze 226 tysięcy złotych. Zestawienie udzielonych dotacji, jak Państwo otrzymali informacje za pierwsze półrocze, wykonane dotacje zostały bieżące przekazane dla Gminnego Ośrodka Zdrowia, dla Gminnego Ośrodka Kultury, przepraszam, 64 800, Biblioteka Publiczna 30 000, czyli 50%, i na oczyszczalnie, przedumowe oczyszczalnie ścieków zostało przekazane w formie dotacji 10 tysięcy złotych. Spłaciliśmy 50 tysięcy złotych. Jest to kredyt zaciągnięty w SPR, który zostanie do końca spłacony w 2023 roku. Czeka nas jeszcze spłata pożyczki w WFOŚ-u, no i kolejne, i 120 tysięcy jeszcze niespłacone za były budynek po SBR. I tak w inwestycjach praktycznie została wykonana inwestycja w miejscowości na przebudowę drogi gminnej na odcinku Jabłoń Dąbki, Jabłoń Markowieta, w kwocie planowanej 390 801 zł wykonanie. Chodnik przy ulicy Polnej, planowana kwota została wydatkowana 30 000 zł. Następny etap budowy tego chodnika nastąpi w przyszłym roku i będzie inwestycja zakończona. Most w Częstkach. Dokumentacja jest
Dzisiaj był przetarg właśnie 442 tysiące, a to już później panowie od inwestycji będą mówić, co się dzieje. Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy, czyli środki z funduszy sołeckich na wyposażenie świetlic wiejskich zostały wykonane w pierwszym półroczu na kwotę 80 264, a jest plan na 153 tysiące. Tutaj też już trzeba coś w tym kierunku robić, jeżeli się nie robi. Bo te pieniądze z funduszu sołeckiego, no niestety nie są przenoszone na przyszły rok, na następny rok. Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Jabłoń Petrowce została wykonana na kwotę 53 511 zł. Wczoraj czy przedwczoraj wpłynęły środki z funduszy europejskich. Refundacja. Utworzenie i wyposażenie miejsc rekreacji i spotkań mieszkańców na terenie gminy Nowe Skuty w ramach funduszu sołeckiego zostało wykonane na 11 951 zł, a plan zakłada 114 805 zł. W tych funduszach sołeckich to się ustało. Może państwo mają jakieś pytania? Czy są jakieś pytania państwa rady? Nie widzę, dziękuję bardzo pani skarbnik. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach za pierwsze półrocze 2020 roku. Proszę pani Małgorzatę. Czy pani skarbnik również? Proszę pani skarbnik. Szanowni państwo, ja tylko odniosę się do wydatkowanych środków. Tak jak wcześniej powiedziałam, ośrodek gminny, ośrodek kultury otrzymał dotację do planowanej 50% i tak na GOG 64 800, na bibliotekę 30 tysięcy. Pozostałe przychody to są przychody na rachunku GOG-u, to są wpłaty za zajęcia języka angielskiego na kwotę 4905 zł. Wykonanie. Wydatkowane środki zostały na wynagrodzenia 22 911 zł, składki na ZUS 5515, zakup materiałów 2905, usługi pozostałe 14 467, delegacje i ryczałty 231 zł. Na boku. Łącznie to daje 46 031 zł. Biblioteka. Na bibliotekę wydatkowano na wynagrodzenie 16 513 zł. Składki na ZUS 3813 zł. Zakup książek 2047 zł. Delegacje służbowe i ryczałty 224 zł. Daje to razem 22 598 zł. I 34 groszy. O działalności Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Nowych Piekutach za pierwsze półrocze proszę o zabranie głosu panią Małgorzatę Szwagowską. Tak, informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Ja pozwoliłam sobie państwu położyć na stole, więc ja przeczytam. Tak, gminne uroczystości współorganizowane bądź organizowane przez GOG, to była w tym roku 76. rocznica wymordowania mieszkańców wsi Jabłonki. Dalej, udało nam się zorganizować ferie zimowe w GOG-u i tutaj była zorganizowana wycieczka do kina centrum i centrum zabaw Morza Lądy. I tutaj była to wycieczka dla dzieci, ale także pozostały z tego wyjazdu rodziny. W GOG-u zostały przeprowadzone ferie rozgrywek gier planszowych oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży, ogólnie nazwane i laboratorium. Następnie w roku zostały przeprowadzone w pierwszym półroczu dwa konkursy. Tutaj miało miejsce podsumowanie konkursu Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa
Natomiast 4 czerwca został podsumowany konkurs. No i przyznam, kiedy myślę. Konkurs dotyczył uczczenia stulecia urodzin Jana Pawła II. Stałe zajęcia w GOF-u, które odbywały się do 7 marca, następnie zajęcia zostały zawieszone. To zajęcia szachowe i one były przeprowadzane dla dwóch grup, dla grupy początkującej i zaawansowanej. Zajęcia z języka angielskiego były prowadzone dla 7 grup. Zajęcia muzyczne, tutaj dla grupy wokalnej i zajęcia instrumentalne z nauki gry na gitarze oraz pianinie. Zajęcia artystyczne, te zajęcia należą do działalności zbiorowej, więc troszeczkę o nich będzie później w sprawozdaniu. Przy GOF-u działał chór Swojskie Melodie. Chór spotyka się raz w tygodniu i udało się, zanim zaczęły się sprawy związane z pandemią, naszemu chórowi wziąć udział w prezentacjach kolęd pastorowych w Krukowie, w koncercie z okazji inauguracji klubu seniora w Nowych Biegutach, w koncercie z okazji wieczoru karnawałowego chóru seniora oraz w czerwcu wzięliśmy udział w akcji partii dla Kubusia Skarbiówki. Klub seniora został powołany w tym roku. W styczniu, 28 stycznia odbyła się inauguracja i wówczas w klubie seniora było około 70 osób, a później ta sytuacja z klubem seniora zaczęła nam się ładnie rozwijać i na dzień przed pandemią było w tym klubie 96 osób. Działalność klubu ze względu na COVID jest w tej chwili zawieszona, ale mam nadzieję, że wrócimy do takiej liczebności klubu, do tych 96 osób. I tutaj w sprawozdaniu ujęłam, że już wiele rzeczy po prostu zostało dla klubu przygotowane, natomiast nie mogły się one odbyć, bo nawet w dniu spotkania, które było zaplanowane na w marcu, po prostu to spotkanie musiało być w tym samym dniu odwołane ze względu na to, że pogorszyła nam się sytuacja związana z COVID. GOF uczestniczył w projekcie Ulubione potrawy świętego Jana Pawła II. Jest to projekt, który realizuje Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej. Gminna Biblioteka Publiczna. Jej działalność była zawieszona od 8 marca do 5 maja. W tej chwili ona funkcjonuje bardzo dobrze, bo nawet te statystyki, mimo tej przerwy, już są porównywalne do roku ubiegłego. Także mamy zainteresowanie, jeśli chodzi o czytelnictwo i cały czas uzupełniamy się rozwój, tak by był on atrakcyjny dla naszych czytelników. Biblioteka na koniec czerwca liczyła 5714 woluminów. I są to książki z zakupu, ale też w tym roku otrzymaliśmy książki od darczyńców. W Gminnej Bibliotece, w związku z tą przerwą, ta przerwa w pracy Gminnej Biblioteki została przez nas wykorzystana na przygotowanie skąpu, które było zaplanowane na ten rok na październik, listopad. Po prostu przesunęliśmy te prace i nasz księgozbiór jest już kontrolą księgozbioru, z tego są sporządzone protokoły, wyciągnięte wnioski. W ramach działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w pierwszym semestrze odbyły się ferie w bibliotece i to były te feryjne rozgrywki gier planszowych. Był zorganizowany projekt, rozpoczęty właściwie projekt w świecie Juliana Kuzima i kontynuowany projekt Mama Książka Wielki Człowiek dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W tej chwili już we wrześniu zaczęliśmy nową edycję tego projektu. Dalej, w ramach Tygodnia Bibliotek, który odbywał się w tym roku online pod hasłem Ze smaku w bibliotece, przygotowaliśmy takie akcje. Zostań w bibliotece w domu też z książką, quiz o lekturach, bajkowe kolorowanki, książki smakowe, książkowe smaki. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, który odbywał się w czerwcu, pod hasłem Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach, miała miejsce wystawka książek o zwierzętach i promocja. Krzyżówki, zagadki o zwierzętach do wypożyczeń dla dzieci. W ramach działalności biblioteki odbywały się zajęcia artystyczne oraz zajęcia świetlicowe, które polegają na tym, że analizujemy lektury, czytamy lektury i wykonujemy do tego prace plastyczne przy pomocy różnorodnych technik, materiałów. Oraz osoby starsze, które zaglądają do naszej biblioteki, mogą korzystać z
takich spotkań, które zatytułowaliśmy Przetarmatyzm o książce. Ponadto w pierwszym półroczu zostały przygotowane dwie akcje krwiodawstwa. Jedno centrum krwiodawstwa nam odwołało ze względu na COVID, ale dwie miały miejsce. Pozwoliłam sobie Państwu jeszcze dołożyć taką informację o bieżących sprawach na podglądu. Chciałam tylko powiedzieć, że od października zawsze zaczynam zajęcia dla dzieci. Mamy taki cykl od października do końca maja, takich stałych zajęć w stałych grupach. I w tej chwili, na dzień dzisiejszy, w poniedziałek już zaczynamy zajęcia z języka angielskiego, jeśli nam coś nie poprzeszuje planów. Liczba grup została zmniejszona o jedną, więc w tej chwili będzie 7 grup językowych, bo musimy zachować reżim sanitarny i pomiędzy grupami muszą być dłuższe przerwy. Na wietrzenie, na dezynfekcję, także do tego bardzo pilnujemy, żeby po prostu każdy w tym roku czuł się bezpiecznie, bo tutaj priorytetem jest zdrowie. Tak samo cały czas jesteśmy w kontakcie z sanepidem i wszelkie te nasze poczynania odnośnie organizowania czegokolwiek, czy zawsze, czy spotkań dla rodzin, które miały miejsce w czasie wakacji, czy zajęć w boku, są właśnie konsultowane z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną i na dzień dzisiejszy mamy taką informację, że będziemy organizować już spotkania tu, które do tej pory były albo w plenerze, albo tutaj w Izbie Tradycji, w naszym roku, oczywiście z zachowaniem norm sanitarnych. Także to najbliższy czas i wracamy do zajęć artystycznych, które realizują pracownicy GOP-u. W takich małych grupach mam nadzieję, że nam się to wszystko powiedzie. Także ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Informacje dyrektorów szkół, posłów pierwszych o przygotowaniu szkół podstawowych do wypieku takiej Jabłoni Kościelnej na rok szkolny 2020-2021 ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia w razie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. Punkt drugi o wynikach z egzaminów klas 8 za rok szkolny 2019-2020. Informacje przedstawią pani wicedyrektor Maria Łapińska ze Szkoły Podstawowej w Nowych Wikutach oraz pan Andrzej, dyrektor Andrzej Olecki ze Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej, których serdecznie witam. I którzy z Państwa jeszcze? Proszę pani dyrektor o zabranie głosu. Może pani od razu odnieść się do tych dwóch podpunktów, tak? Przygotowanie szkoły podstawowych na wykrywkach do pracy w bieżącym roku szkolnym przedstawia się następująco. W roku szkolnym 2020-2021 do szkoły podstawowej im. Księdza Roka Poterowskiego na wykrywkach udęszcza 222 uczniów. Do oddziału przedszkolnego 14 dzieci i do 13 oddziałów szkoły podstawowej 208 uczniów. W tym klasa 6A jest oddziałem integracyjnym, do której udęszcza 4 uczniów z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. I w klasie tej zatrudniony jest nauczyciel współrealizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Do naszej placówki udęszcza też 8 uczniów spoza obwodu naszej szkoły. Przy szkole podstawowej funkcjonuje również punkt przedszkolny bezalkoholowy, do którego w bieżącym roku szkolnym udęszcza 61 dzieci, w tym 11 trzylatków, 24 latków i 35 latków. Zajęcia prowadzone są w 4 oddziałach. 17 dzieci korzysta z wydłużonego czasu pracy w przedszkolach do godziny 16. Oddział 3 i 4 latków mieści się w oddziale podziemnym budynku przedszkolnym, a oddziały 5 latków A i B mają swoją siedzibę na parterze w szkole. W punkcie przedszkolnym pracuje 4 wychowawców, w tym dwóch kontraktowych i dwóch mianowanych. Nauczyciel języka angielskiego w wymiarze 3 godzin i nauczyciel katecheta również w wymiarze 3 godzin. Poza tym zatrudnione są dwie panie, jedna na 3/4 etatu pomoc nauczyciela w oddziałach 5 latków i jedna na pełnym etacie pomoc nauczyciela w oddziale 3-4 latków i równocześnie sprzątacza. W szkole
jest 36 nauczycieli. Dyrektor, wicedyrektor, 22 nauczycieli na pewnym etacie, w tym 4 nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Logopeda w wymiarze 9 godzin tygodniowo oraz 10 nauczycieli niepełnych zatrudnionych. Jedna nauczycielka przebywa obecnie na urlopie dla choroby Manesklowia i jedna na urlopie bezpłatnym. Spośród zatrudnionych nauczycieli jest 25 dyplomowanych, 4 mianowanych, 5 kontraktowych i 1 nauczyciel stażysta. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole mają pewne kwalifikacje i są zatrudnieni zgodnie z potrzebami szkoły. Większość ma kwalifikacje do nauczania drugiego, a nawet trzeciego przedmiotu. Ponadto zatrudnieni są pracownicy administracyjno-obsługowi, w tym sekretarz, konserwator i 4 sprzątaczki, przy czym jedna pełni również funkcję pomocy kuchennej. Mając na względzie stan epidemii na terenie kraju, w czasie wakacji został przeprowadzony remont w budynku przedszkolnego. Wykonano nowe posadzki w tej sali, ułożono wykładziny podłogowe, zmywalne w budynku i pomalowano ściany i sufity. W 4 salach szkoły podstawowej również została wymieniona wykładzina dywanowa na wykładzinę zmywalną. Oczywiście chodzi o to, że może być dezynfekowana. Ponadto wyposażyliśmy wejście szkoły w dezynfekatory. Zaopatrzyliśmy też wszystkie sale w odpowiednie środki dezynfekujące i mydło antybakteryjne. Przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor przeprowadziła szkolenie dla wszystkich pracowników w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny oraz odpowiedniego reagowania na incydenty w związku z COVID-19. Procedury dotyczące sposobu postępowania uczniów, nauczycieli i rodziców w okresie epidemii COVID-19 zostały umieszczone na stronie szkoły do publicznej informacji. Nasza szkoła jest przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Uczniowie otrzymali bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe finansowane z budżetu państwa, z dotacji celowej do wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Rodzice ponoszą tylko koszty podręcznika do religii i języka niemieckiego w klasie w klasach 4-6 szkoły podstawowej, który jest językiem dodatkowym finansowanym przez organ prowadzący. Uczniowie dojeżdżający do szkoły, oczekujący na autobus oraz na dodatkowe zajęcia mają zapewnioną opiekę średnicy szkoły. Dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone są zajęcia rewelacyjne 2 godziny tygodniowo. Ponad 50% uczniów objętych jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Zorganizowano zajęcia takie jak zajęcia terapeutyczne, gimnastyka korekcyjna dla uczniów z badań postawy, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, zajęcia z pedagogiem. Zajęć pedagogiem jest 8 godzin, zajęcia wyrównawcze w większości po 2,5 godziny. Na zajęcia logopedyczne uczęszcza 15 uczniów z klas 1-6, 7 dzieci z oddziału przedszkolnego i 22 dzieci z punktu przedszkolnego. Niestety, ze względu na oszczędności, odbywamy niewiele zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. Są to tylko koło muzyczne i SKS. Dodatkowo w ramach programu edukacyjno-społecznego Berkeley uczniowie klas 1-3 biorą udział w zajęciach sportowych prowadzonych przez pana Macieja Kołojczyka. Jak co roku przystąpiliśmy również do programu Szkoły Klub Sportowy współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach tego programu dwie grupy uczniów w klasach 4-8 mają dodatkowo 2 godziny zajęć sportowych tygodniowo. Do zasad programu realizowany jest projekt zwiększenie dostępności, różnorodności jakości oferty edukacyjnej w oddziale przedszkolnym, diakonii kościelnej i domów dziecka. W ramach którego prowadzone są zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków. Korzysta z nich 40 dzieci. Są to warsztaty matematyczno-przyrodnicze, zajęcia z języka angielskiego i koło kulinarne. W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w projekcie ministerialnym z dobrej praktyki w edukacji łączającej
polującym na zadanie dobrych praktyk w zakresie edukacji łączącej, które przeprowadza Uniwersytet Trzcińskie na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wytypowani uczniowie, rodzice i nauczyciele biorą udział w spotkaniach kursowych. Szkoła otrzyma również z tego projektu zestawy pomocy dydaktycznych, aby wspólnie z badaczami przyjrzeć się, w jaki sposób można wykorzystać te materiały do angażowania wszystkich uczniów podczas zajęć i wspierania ich postępów. Badania te mają na celu upowszechnianie dobrych praktyk w innowacyjnym nauczaniu młodzieży. W ramach działalności opiekuńczej szkoła organizuje żywienie dla uczniów z najuboższych rodzin. Z obiadów proponowanych przez gminne ośrodki pomocy społecznej korzysta obecnie 5 dzieci z punktu przedszkolnego i 17 uczniów szkoły podstawowych. Sale lekcyjne wyposażone są w podstawowe pomoce dydaktyczne, w sprzęt audiowizualny, między innymi 3 monitory interaktywne, w tym jeden zakupiła Rada Rodziców, 3 tablice multimedialne, 5 rzutników, telewizory w każdej klasie i odtwarzacze CD. Wszyscy nauczyciele wyposażeni są w laptopy. W ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa otrzymaliśmy za pośrednictwem organu prowadzącego 17 nowych laptopów z oprogramowaniem. Posiadamy 2 sale komputerowe za ułatwia organizację zajęć informatycznych. Do zajęć sportowych wykorzystuje wojskową i salę gimnastyczną, a do zajęć gimnastyki lekcyjnej salę na zapleczu sali sportowej. W punkcie przedszkolnym nauczyciele mają do dyspozycji 2 tablice multimedialne z rzutnikami, telewizorem oraz 4 laptopy. Nasza szkoła otrzymała również 25 tabletów wraz z usługą dostępu do internetu w formie szkolnych pakietów multimedialnych OSE. To z ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji. W bieżącym roku szkolnym planujemy też kontynuować realizację programów profilaktycznych i prozdrowotnych, takich jak program do szkół, trzymaj formę, nie bar, proszę. W planie pracy szkoły podstawowej zaplanowaliśmy wiele działań związanych z realizacją głównych kierunków polityki oświatowej państwa, dotyczących wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego, podniesienia jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej, bezpieczeństwa w internecie, wprowadzania doradztwa zawodowego, wzmacniania wychowawczej roli szkoły, podnoszenia jakości edukacji włączającej. Nawet będziemy się szkolić w prowadzeniu zdalnego nauczania. Zamierzamy też kontynuować współpracę z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania. Między innymi z Komendą Powiatową Policji, Sanepidem, KRUS, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jeśli sytuacja pandemiczna poprawi się, będziemy organizować wyjazdy do teatrów, kin i muzeów. To tyle odnośnie organizacji pracy szkoły. A teraz odniosę się do wyników egzaminu ósmoklasisty. W czerwcu 2020 roku odbył się egzamin ósmoklasisty, do którego przystąpiło 21 uczniów klasy 8. Wszyscy uczniowie przystąpili do ważnej części egzaminu. Średnie wyniki uczniów naszej szkoły, porównanie przedstawiam za chwileczkę z średnimi wynikami uczniów klasy 8 w gminie, powiecie, województwie i kraju. I tak, jeśli chodzi o język polski, szkoła 53%, gmina 51%, powiat 56%, województwo 58%, kraj 59%. A więc średni wynik naszej szkoły języka polskiego plasuje się nieco powyżej średniego wyniku gminy, poniżej zaś średniego wyniku powiatu, województwa i średniej krajowej. Matematyka. Szkoła 38%, gmina 40%, tutaj podaję wynik w procentach oczywiście. Powiat 44, województwo 47 i kraj 46. No niestety wynik jest niski, średni wynik z matematyki jest nieco poniżej średniej gminy, 2% niżej, niżej powiatu, województwa i kraju. Język angielski, szkoła 40%, gmina 41%, powiat 46%, województwo 54%
i kraj 54. Średni wynik szkoły z języka angielskiego jest zbliżony do wyniku gminy, o 6% niższy od wyniku powiatu, zaś zdecydowanie poniżej średniej województwa i kraju. I język niemiecki, szkoła 20%, gmina 20%, powiat 20%, województwo 55% i kraj 45%. Z języka niemieckiego szkoła uzyskała taki sam wynik jak szkoły z najwyższego otoczenia, czyli gminy i powiatu. Natomiast dużo niższy niż wynik województwa i kraju. Należy jednak podkreślić, że egzamin z języka niemieckiego pisała tylko jedna uczennica naszej szkoły, która była jednocześnie jedną uczennicą w gminie i w powiecie. Dlatego ten wynik jest najwyższy. No i cóż, nie możemy się zwykle pochwalić wynikami egzaminów, ale no, mamy pewne wyjaśnienia. Może ja przeczytam te informacje, które tutaj zebrałyśmy. Wyniki egzaminu rozprosiliśmy z tą informacją o poziomie osiągnięć uczniów kończących szkołę podstawową. Zależą od wielu czynników. Należy je rozpatrywać nie tylko w wymiarze szkolnym, ale również indywidualnym. Czynnikami wpływającymi w znacznym stopniu na osiągnięcia ucznia jest jego własna motywacja, aspiracje, interwencja, uzdolnienia, stan zdrowia, frekwencja na zajęcie. Znaczna część tegorocznych absolwentów wykazywała się niepracowliwym stosunkiem do obowiązków szkolnych. Ci uczniowie nie widzieli nawet sposobu na zapewnienie sobie sukcesu w życiu. Wybrali szkoły adekwatne do przewidywanego wyniku egzaminu lub takie, które przyjmują kandydatów niezależnie od osiągniętego wyniku. Tegoroczni ósmoklasiści pozyskiwali już wcześniej niesatysfakcjonujące wyniki nauczania. Na przykład z diagnozy wiedzy i umiejętności przeprowadzonej w klasie 7 oraz trudnego egzaminu w klasie 8. Wyjątkiem był drugi egzamin trudny, który został przeprowadzony online podczas nauczania zdalnego. Z przeprowadzonej analizy powtarzających się błędów i prac, często ściągniętych z internetu, wynika, że nie pracowali samodzielnie, lecz korzystali z pomocy internetu i innych osób i środków komunikacyjnych. Również zadania z tytułu egzaminacyjnego, które uczniowie otrzymywali w ciągu ostatnich dwóch lat nauki do samodzielnej pracy służyły przygotowanym egzaminu, w większości były rozwiązywane niesamodzielnie. No na pewno tutaj przyczyniła się ta sytuacja, gdzie uczniowie pracowali zdalnie. Dodatkowym utrudnieniem przygotowania do tego różnego egzaminu było zamknięcie szkół z powodu pandemii i nauczanie zdalne. W tym czasie lekceważący stosunek do nauki był widoczny jeszcze bardziej. Uczniowie często nie odsyłali prac zadawanych lub odsyłali zadania identyczne w internecie, uzupełnione z powtarzającymi się błędami. Informowanie rodziców o tej sytuacji nie zawsze przynosiło pożądany skutek, ale w wielu przypadkach no, dało jakiś pozytywny efekt. Poza tym należy jeszcze tutaj dodać, że to jest wyjątkowo bywa, bo to już nie ma tej klasy u nas. Grupa słabych uczniów. Wielu było z trudnościami w nauce. No niestety w tym roku klasa ósma również nie zapowiada się najciekawiej. Także ten okres, kiedy uczniowie otrzymywali dość wysokie wyniki, no mam za sobą, ale miejmy nadzieję, że do tego powrócimy. Poza tym, na co należy zwrócić uwagę jeszcze, klasa ósma to najstarsza klasa w szkole. I często ci uczniowie są wykorzystywani do różnego rodzaju uroczystości szkolnych, biorą udział w klubach, w różnych uroczystościach i też na to poświęcają sobie czas. Często jest to ta sama grupa uczniów, więc też od tego czasu może mniej pozostaje im na naukę. Także dziękuję bardzo. Ja tylko chciałabym jeszcze się odnieść tutaj wcześniej o oszczędnościach. W tym roku, jeśli chodzi o oszczędności, w naszej szkole trudno jest mówić o oszczędzaniu na przykład na lekcjach zastępczych. Chodzi o to, że w poprzednich latach wykorzystywaliśmy takie sytuacje, że udzieliliśmy grupy, wykorzystywaliśmy nauczycieli współorganizujących kształcenie. W tym roku nie możemy, ze względu na sytuację epidemiczną, nie możemy łączyć grup, więc tam, gdzie jest to konieczne, musimy organizować zastępstwa, niestety, płatne.
I jeszcze taka jedna sprawa ważna, myślę, jeśli chodzi o zachowanie reżimu chemicznego. Tutaj pan dyrektor powinien złożyć w ogóle wniosek o rozbudowę szatni, która wcześniej ona już była wyszpanowana. Chodzi o to, że trudno jest zachować ten reżim w szatniach, gdzie jest bardzo dużo dzieci. Planujemy wykorzystać oczywiście do tego obecne pomieszczenia, na których znajdują się prysznice szkoły. Także miejmy nadzieję, że ta sytuacja się poprawi i no, nie będzie problemów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Proszę pan dyrektor Łęcki. Ja bym prosiła, aby pani dyrektor do wniosku, do budżetu dopisała zakup szafek na ciężkie przedmioty, które dzieci muszą ze sobą nosić, typu farby, jakieś tam, no, do zajęć technicznych rzeczy, które mogą sobie leżeć i czekać. Bo jak czasami podniosę z plecak swojej córki, to po prostu się załamuje. Tak, w większości klas, nie wiem, może w przypadku klasy dziąbek, który jest pani córka, ale w większości klas uczniowie mają oznaczone miejsca w klasach, w swoich jakichś szafeczkach i mogą te materiały zostawiać. Przypominam im o tym, ale oczywiście, że pomyślimy, nam chodzi o takie szatnie, które będą nowoczesne, z których uczniowie będą mogli zostawiać nie tylko ubranie i obuwie, czy też ubranie obuwie sportowe, ale również inne materiały. Miejmy nadzieję, że nam to się uda. A z pomocą organu prowadzącego na pewno. Dziękuję bardzo. Można jeszcze? Pani dyrektor mówiła, że no, dzieci uczestniczą w zajęciach. Nie zajęciach, tylko i też. Uroczystości, tak. Tak, na nauce, tak, czyli COVID jest dobra rzecz. Nie uroczystości, to jest nie. To znaczy, to jest może jeden z czynników, bo oczywiście, jeśli biorą udział uczniowie, którzy są jakby zaangażowani z własnej inicjatywy, nie są zmuszani do tego, to na pewno to nie wpłynie na jedynie finanse. No niemniej jednak jakiś to wpływ jako jeden z czynników może mieć. No szukamy, oczywiście my próbujemy te problemy rozwiązywać, bo to też nie jest satysfakcjonujące dla nas, że tak niskie wyniki uczniowie uzyskali, ale tak jak powiedziałam wcześniej, to była rzeczywiście grupa uczniów, których wielu było z trudnościami w nauce. Niestety, ogólnie w naszej szkole, słuchajcie państwo, jest nawet w chwili obecnej, mamy 12 uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym troje jest pewny obowiązek szkolny w Orębie, w Kostkach Wąskach i w Pernach Karniach. Więc 9 dzieci jest w naszych klasach. Z tego też właśnie względu, za drugimi są nauczyciele współorganizujący kształcenie, no ale nie zawsze jest taka możliwość, żeby zatrudnić takiego nauczyciela. Ogólnie mamy dużo tych dzieci i staramy się właśnie pomagać. Także na pewno na takie wyniki składają się różne czynniki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan dyrektor Łęcki. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Sekretarz. Przed wystąpieniem większość tych tez, które tutaj wyłamiamy, to się podoba sobie szkodę sąsiedniej, to wspólnie oczywiście, bo została właśnie informacja, że jeden z nauczycieli jest wypadł na mnie i czeka na ich tez. Nie wiem, z którego ja chcę mówić ten kontakt. Widzicie, że to nie będzie się tam grozy, i także na ten nauczyciel uważał. Informuję, co będzie, bo ja ewentualnie będzie wynik pozytywny. Bardzo tak. Wynik testu ma być dzisiaj wieczorem i jutro. W bieżącym roku szkolnym do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielbłądzie Kościelnej
chciałem się na 190 dzieci, łącznie z punktem przedszkolnym. W punkcie przedszkolnym są dwa oddziały, w szkole podstawowej 11, łącznie 13. Tak dla porównania, w zeszłym roku było 220 dzieci, czy troszeczkę jest mniej, z tym, że w tym roku dwie klasy ukończyły szkołę podstawową, a weszło w zamiany jedna. Obecnie pracuje 28 nauczycieli. Pełno zatrudnionych jest 21, niepełno zatrudnionych 6 osób. Ze względu na awans zawodowy dyplomowanych jest 19, kontraktowych 2, miarowanych 6. Dołożonych jest 82 uczniów. Dla wszystkich zapewniona świetlica. Także poinformuję, że z innych gmin, nie naszej gminy, jest 42 osoby, czy około 1/5 dzieci jest terenu poza naszymi gminami. Staramy się ich je otrzymać, żeby u nas był przez cały czas, na którym się udaje. Zajęć dodatkowych to też są takie niezbędne, które już były przez poprzednie lata, a także rodzice złożyli pytania między innymi o koło muzyczne i plastyczne i odpowiedzi do rogu prowadzący się przychylił, także koło pneumatyczne, SKS. SKS także ze środków zewnętrznych pozyskiwanych, teraz się prowadzą przez Pana Bielacka. Zajęcia rozwijające. No i jakieś formy jeszcze tutaj też opłacane przez gminę Skaradę. Oczywiście ze względu teraz COVID bardzo ograniczone. Także dwa projekty prowadzimy, kończymy, bo była przerwa. Projekt LGD Brama na potrasie 205 tysięcy, program operacyjny Wojska Podlaskiego 84 tysiące. Zajęcia wynikające z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedyczne, korekcyjno-kontestacyjne, wyrównawcze, rozwijające oraz gimnastyka korekcyjna. No i został opracowany regulamin bezpieczeństwa organizacji oraz oddziału przedszkolnego Szkoły Postanowienia Pana Rabiego na Woli Kościelnej i punktu przedszkolnego Śmiały Gaj. Opracowany i wdrażony. No i z tego wynika, że chyba, mam nadzieję, to może nie będziemy się z niego korzystać. W tej części projektu mowa o zamknięciu. Tutaj są były opisane szczegółowo zasady postępowania, między innymi pochód dziecka w punkcie przedszkolnym. Dodatek wszystkiego tutaj nie będę już Państwu czytał. A ogólne założenia, no to znamy, że higiena, mycie rąk, do szkoły chodzą tylko dzieci, osoby dorosłe, wyjątkowo właśnie z oddziału zerowego czy przedszkolnego. Także zapisamy szczegółowo pobyt dziecka w szkole, pobyt już w szatni. Wydawanie posiłków, procedura zachowania najczęściej internego w pomieszczeniach przeszkolnego i na pracach zabaw. Procedura postępowania z dzieckiem w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. To generalnie wtedy następuje mierzenie temperatury, no i dziecko musimy odłączyć, skierować do izolatora. I wyniki egzaminu ósmoklasisty. Język polski 50%, gmina 51%, powiat 56%, matematyka 42%, gmina 61%, powiat 44%, Polska 46%, język angielski
41/41 wobec 46. W tym roku mamy są takie średnie, bo mieliśmy wyniki w jednych latach, nawet najlepsze z terenie gminy, ale tak jak mówię, bo w średnich latach nie zawsze to znaczy, że zawsze tak będzie, zależy od czynników, które dyrektor tu mówiła. Między innymi wpłynęło, może ten COVID trochę wpłynął, może też kilkoro uczniów absolutnie nie przyjechało chęci do nauki, mieli bardzo malutkie wyniki, procentowo 6-7 punktów. Ale generalnie na przykład rozmawiałem z mamą uczennicy, właśnie absolwentki klasy 8, która dostała się do liceum numer 1 w Białymstoku. No i jest bardzo zadowolona, że dostaje czwórki, piątki z języki, które tutaj w Japonii ledwo co na czwórkę zapracowała. I takie potwierdzenie jeszcze w miarę dobrej wybrane szkoły są w ubiegłym roku. Był jeden laureat z konkursu przedmiotowego z biologii. To jest 15 osób z całego województwa i trzech, jeden finalista i trzech laureatów z innych przedmiotów. No i tak, pokrótce, resztę mówię to te same problemy, podobnie jak w szkole. Dziękuję, no mówię, na resztę do wstąpienia, może ta wiadomość wydała. Właśnie, może to sobie. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie, czy w ogóle są na terenie naszych szkół dzieci, których rodziny są objęte parapatką i będą w uczennicach? U mnie nie ma, ale był na początku roku szkolnego. U nas w tej chwili nie ma, ale to co było, to wyginęło. Czyli nie ma. Nie, na terenie rodziny aktualnie jest 6 osób, które się kolejne na wyjątku. Ze starostwa otrzymujemy takie informacje. Można, trzeba przyznać, że po wynikach, które tutaj widać w jednej, drugiej szkole, bo że klasy mamy nie za duże, bo cały czas będą klasy nie były za duże, to wyniki się zmarły. Tak? Gmin, grup powiatów, województwa, kraj, wszystkich kategoriach, czyli w każdym przedmiocie. Nie ma coś. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 8. Podjęcie uchwał w sprawie podpunkt 1. Określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Nowe Piekuty na rok szkolny 2020-2021. Odczytam Państwu radnym projekt uchwały. Uchwała nr 15/89/20 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 25 września 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Nowe Piekuty na rok szkolny 2020-2021 na podstawie artykułu 18.2.15 ustawy z dnia 8 marca 1910 roku w samorządzie gminy. Dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713, to jest wraz z artykułu 39a ustęp 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, prawo oświatowe, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 910, Rada Gminy Nowe Piekuty uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się średnie ceny jednostki paliwa gminy Nowe Piekuty na rok szkolny 2020-2021 w następującej wysokości. Podpunkt pierwszy, benzyna 4,41 zł za litr. Podpunkt drugi, olej napędowy 4,49 zł za 1 litr. Podpunkt trzeci, LPG 2,06 zł za 1 litr. Paragraf drugi, wykonanie uchwały po pierwszym wójtowi gminy Nowe Piekuty. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego. Proszę pani sekretarz Sumenić. Czy co, proszę Państwa, radni? Tak?
Dobrze, w związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Radny Jacek Drogowski za. Radny Wiesław Markowski za. Radny Witold Zaremba za. Radny Wiesław Brzozowski za. Kazimierz Brzozowski za. Czesław Jabłoński za. Radny Andrzej Ryszewski za. Radna Eugenia Pogorzelska za. Radny Artur Żydowski za. Przeciw 0. Wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz województwa podlaskiego. Odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 15/90/20 Rady Gminy Olewi Kuty z dnia 20 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz województwa podlaskiego. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 713 oraz artykuł 13 ust. 2 i 2, a w związku z artykułem 6 punkt 1 artykuł 11 ust. 2 i artykuł 37 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, to jest dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 65 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Nowej Biekuty uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, podpunkt 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Gminę Nowej Biekuty darowizny na rzecz województwa podlaskiego własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, będących własnością Gminy Nowej Biekuty, oznaczonych jako działki numer geodezyjny. Podpunkt A. 92/1 powierzchni 0,0029 hektara obręb ewidencyjny Biekuty Urbany. Podpunkt B. 94/2 powierzchni 0,0027 hektara obręb ewidencyjny Biekuty Urbany. Podpunkt C. 100/1 powierzchni 0,0020 hektara obręb ewidencyjny Biekuty Urbany. Podpunkt D. 267/1 powierzchni 0,0060 hektara obręb ewidencyjny Biekuty Urbany. Podpunkt E. 39/4 powierzchni 0,012 hektara obręb ewidencyjny Kostry Moskwy. Podpunkt drugi. Nieruchomości, o których mowa w ustępie pierwszym, będą darowane na cel publiczny w celu uregulowania stanu własności gruntu stanowiących drogę województwa nr 659. Paragraf drugi. Zastrzega się prawo odwołania darowizny w przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel określony w paragrafie pierwszym ust. 2 uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Biekuty. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ta uchwała również była referowana do Państwa radnych. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Radny Brzozowski Wiesław za. Radny Brzozowski Kazimierz za. Radny Drogowski Jacek za. Radny Jabłoński Czesław za. Radny Markowski Wiesław za. Radna Pogorzelska Eugenia za. Ryszewski Andrzej radny za. Zaremba Witold radny za. Radny Szybowski Artur za. Stwierdzam, że przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały, podpunkt trzeci. Uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowy Biekuty. Odczytam Państwu radny projekt uchwały. Uchwała nr 15/91/20 Rady Gminy Nowy Biekuty z dnia 25 września 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowy Biekuty na podstawie artykułu 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to jest dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 1439 oraz artykuł 18 ust. 2 punkt 15, artykuł 40 ust. 1 i artykuł 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713. Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokim Mazowieckim Rada Gminy Nowy Biekuty uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowy Biekuty stanowiący załącznik nr 1 niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Traci moc uchwała 25/176/17 Rady Gminy Nowy Biekuty z dnia 21 grudnia 2013 roku w
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy Nowe Bieguty. Paragraf trzeci, wykonanie uchwały o powierzchni budowy gminy Nowe Bieguty. Paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przechodzimy również do głosowania. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Radny Brzozowski Wiesław za. Radny Brzozowski Kazimierz za. Radny Drogowski Jacek za. Radny Jabłoński Czesław za. Radny Markowski Wiesław za. Radna Pogorzelska Eugenia za. Radny Ryszewski Andrzej za. Radny Zaremba Witold za. Radny Żukowski Artur za. Przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odczytam Państwu radę projektu uchwały. Uchwała nr 15/62/20 Rady Gminy Nowe Bieguty z dnia 25 września 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie artykułu 6e ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to jest Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1439 oraz artykuł 18 ust. 2 punkt 15, artykuł 40 ust. 1 i artykuł 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym, to jest Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713. Po zapiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Wysokiej Mazowieckiej projektu uchwały w zakresie czynności odbierania odpadów komunalnych w Radach Gminy Nowe Bieguty uchwala następuje. Paragraf pierwszy. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wraz z podaniem rodzajów i ilości odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zamian za wyliczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf drugi. Odpady komunalne będą selektywnie zbierane i odbierane bezpośrednio od właściciela nieruchomości według podziału na następujące frakcje. Podpunkt pierwszy papier, podpunkt drugi metal, podpunkt trzeci tworzywa sztuczne, podpunkt czwarty szkół, podpunkt piąty odpady opakowania wielomateriałowe, podpunkt szósty bioodpady, podpunkt siódmy odpady komunalne i segregowane, pozostałe frakcje odpadów nie nadające się do segregacji. Paragraf 3 ust. 1. Segregowane, zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne z terenu nieruchomości, których zamieszkują mieszkańcy, odbierane będą z następującą częstotliwością. Podpunkt 1. Z budynków mieszkalnych, jednorodzinnych i domów letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjne lub wypoczynkowe, nie rzadziej niż raz na miesiąc. Podpunkt 2. Z budynków wielofunkcyjnych, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Punkt drugi. Odpady komunalne, które było w ustępie pierwszym, w okresie od kwietnia do października odbierane będą nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych, jednorodzinnych i domów letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne lub wypoczynkowe. Ustęp trzeci. Odpady komunalne zbierane z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbierane będą następująco przy wątpliwości. Punkt 1. Z budynków mieszkalnych, jednorodzinnych i domów letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne lub wypoczynkowe oraz budynków mieszkalnych wielolokalowych nie rzadziej niż raz na miesiąc. Paragraf 4. Ustęp 1. W innym punkcie selektywnego do zbierania odpadów komunalnych przyjmowane będą następujące frakcje odpadów. Punkt 1. Papier. Podpunkt drugi metalne, podpunkt trzeci tworzywa sztuczne, podpunkt czwarty szkło, piąty odpady pakowania wielomateriałowe, szósty bioodpady, siódmy odpady niebezpieczne, ósmy przeterminowane chemikalie, dziewięć odpadów nitryfikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji, prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności gips strzykawek, 10 duże te baterie, akumulatory, 11 sztuczny sprzęt elektryczny i elektroniczny, 12 metry i inne odpady wielkozabarytowe,
13 dużych galopowych, 14 odpadów budowlanych i rzutnikowych, 15 odpadów tekstyliów i odzieży. Ustępy oczyścieli nieruchomości samodzielnie dostarczają do gminy w starych gminach. Zbieramy odpady komunalne, które było w ustępie pierwszym. Informacje wyżej miały poprzednio zmiany na stronie pedałowej żółty gminy na piekuty. Ustęp trzeci. Gminy w punkcie starych gminach odbierają odpadów komunalnych. Nie będą przyjmowane odpady, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazywałaby, że nie są one pochodzenia komunalnego. Ustęp 4. Dopuszcza się gromadzenie w miejscach wyznaczonych przez właściciela nieruchomości odpadów wieczu konwertowych, na przykład w wykładzie zbywanym w fobie, zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego w czasie stosowanego terminowego odbioru, w celu odbioru przed przedsiębiorcą wymienionego przez gminę nowe bieguty w drodze przetargu. Ustęp 5. Dopuszcza się gromadzenie w miejscach wyznaczonych przez właściciela nieruchomości odpadów budowlanych i rozbiorowych, stanowiących odpady komunalne, które przedsiębiorca powołany przez gminę nowe bieguty w drodze przetargu ma obowiązek odebrać. Paragraf 5 ust. 1. Stara się, czy właściciel nieruchomości należy opierać każdą zabraną ilość odpadów komunalnych. Ustęp 2. Gminy Nowe Bieguty przejmie obowiązek wyposażenia nieruchomości pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych. Paragraf 6 ust. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych lub niewłaściwego prowadzenia przez przedsiębiorcę obowiązków z gminy Nowe Bieguty w drodze przetargu gminnego pokusu elektrycznego zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości informuje o powyższym urzędu gminy Nowe Bieguty. Ustęp 1. Podpunkt 1. Pisemnie dostarczają zgłoszenie na adres Urzędu Gminy Nowe Bieguty, lista główna 818-212 Nowe Bieguty. Ustęp 2. Ustnie osobiście lub telefonicznie zgłoszenie ustne wymaga spisania protokołu. Ustęp 3. Podpunkt 3. Drogą mailową na adres Urząd Małpa Nowe Bieguty.pl. Ustęp 2. Osoba zgłaszająca niewłaściwe świadczenie usług zgłoszenia wskazuje adres nieruchomości na osobę właściciela nieruchomości, a w przypadku nieruchomości zawodową wielolokalową także numer lokalny. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowe Bieguty. Paragraf 8. Praca o moc. Podpunkt 1. Uchwała nr 19/121/2012 Rady Gminy Nowe Bieguty z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów w zamian za umieszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami. Dziennik Urzędowy Powierzchni Obywatelskiej w rezolucji 16 roku, pozycja 714. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Radny Brzozowski Wiesław za, Radny Brzozowski Kazimierz za, Radny Drogowski Jacek za, Radny Jaworski Czesław za, Radny Markowski Wiesław za, Radna Pogorzelska Ugenia za, Radny Ryszewski Andrzej za, Radny Zaręba Witold za, Radny Rzykowski Artur za. Przeciw, 0, wstrzymało się, 0, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego podpunktu, podpunkt 5, uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. Odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 15/93/20 Rady Gminy Nowe Bieguty z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminy Dziennik Ustaw 2020 roku, pozycja 713. Oraz artykuł 211, artykuł 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2005 roku. Rada Gminy Nowe Bieguty uchwala następuje. Paragraf 1. Uchwała nr 12/68/20 Rady Gminy Nowe Bieguty z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany. Ustęp 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Dochody budżetu gminy określone w paragrafie 1 uchwały wynoszą 21 315 606,34 zł w tym bieżącym, 20 827 905 zł 39 groszy, majątkowe 487 700,95 zł. Ustęp 3. Wydatki budżetu gminy określone w paragrafie 2 uchwały wynoszą 23 308 374,34 zł, w tym bieżącym 20 737 776,34 zł, majątkowe 2 570 598 zł.
Paragraf drugi. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Deficyt z budżetu w wysokości 1 792 768 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z ustęp 1. Wpływów na sprzedaż papierów wartościowych wyemitowane przez gminę w kwocie 1 455 394 zł. Ustęp 2. Wolnych środków w kwocie 528 993 zł. Ustęp 3. Przychodami w kwocie 8081 zł. Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków niefinansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Środki niewydatkowane w 2019 roku z tytułu dochodu z opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu. Paragraf 5. Uzasadnienie do uchwały załącznik nr 5. Paragraf 6. Traci moc. Paragraf 2. Uchwały nr 14/86/20 Rady Gminy Nowy Piekuty z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 oraz paragraf 6. Uchwały nr 13/74/20 Rady Gminy Nowy Piekuty z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 8. Uchwały wchodzi w życie z dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Czy pani skarbnik część? W porównaniu do poprzedniego projektu uchwały, no tak jak przewidywałam, zmiany nastąpiły, ponieważ wpłynęły zmiany dotacji konkretnie dla Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z tym przygotowałam kolejny projekt uchwały, którym dochody ogółem po zmianach wynoszą 21 315 606 zł 34 grosze i wydatki ogółem 23 308 374 zł 34 grosze zmieniły się wydatki bieżące poprzez wprowadzenie dotacji na kwotę 20 737 776 zł 34 grosze i zmieniła się kwota wydatków majątkowych na kwotę 2 570 598 zł. Deficyt pozostaje bez zmian, tak jak Państwu zostało po pierwsze jak napisane. W załączniku inwestycyjnym numer 3 zostały zapisane nowe pozycje. Przebudowa przepompowni w Skłodach przy Rusach. Jest plan na przebudowę przepompowni w przyszłym roku. Tutaj na bieżący rok założenie jest wykonanie dokumentacji 10 tysięcy złotych. I na rozbudowę odcinka wodociągowego w Jabłoni Kościelnej i w Jabłoni Markowiętach również na dokumentację założono 8 tysięcy złotych. Poza tym sołectwo w Kostrach Noskach zrezygnowało z wyposażenia OST z Funduszu Sołeckiego na kwotę 16 018 zł i zwiększono wydatki na modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej. Zmieniono przeznaczenie Funduszu Sołeckiego, jest to po prostu przeniesienie wydatków. 15 000 zł wprowadzono na rozbudowę oświetlenia drogowego w Jabłoni Kościelnej i w Kostrach Noskach. To jest nowa pozycja. Również otrzymaliśmy darowiznę ze zbiórki listopadowej 11 508 zł i o tą kwotę zwiększono rewitalizację zabytkowych nagrobków na terenie gminy Nowe Piekuty na łączną kwotę obecnie 24 508 zł. Na końcu utworzenie i wyposażenie miejsc rekreacji z
spotkań mieszkańców na terenie gminy Nowe Piekuty. Tutaj na Krasowie, w Krasowie Wielkim z Funduszu Sołeckiego na bieżące wydatki przeznaczono 679 zł. W związku z tym zmieniła się podziałowa klasyfikacji na bieżące wydatki. W załączniku numer 4 wystawienia planowanych prowokacji pojawiła się kwota 5500 zł na ochotnicze straże pożarne, na zakup motopompy szlamowej, która dotacja docelowo ma być przeznaczona dla ochotniczej straży pożarnej w Nowych Piekutach. Straż wystąpiła z pismem do szanownej rady gminy i do wójta o dofinansowanie. I tak, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Piekutach zwraca się z prośbą o udzielenie dotacji w kwocie 5500 zł na zakup motopompy szlamowej, której wartość wynosi 11,5 tysiąca zł. 6 tysięcy zł pozyskaliśmy z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Pozyskując wyżej wymienioną dotację, zakupimy nową motopompę, a używaną przekażemy do Urzędu Gminy, która będzie przydatna przy hydroformie. I tutaj jest projekt wprowadzona dotacja dla straży w Nowych Piekutach i Państwo mają za zadanie rozważyć, czy tak, czy nie. Poza tym ogółem dochody i wydatki zwiększono o 304 tysiące złotych 404 tysiące 490 zł 32 grosze. Czy mają Państwo jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Rada Brzozowski jest za, Rada Brzozowski Kazimierz za, Rada Drogowski Jacek za, Rada Jabłoński Czesław za, Rada Markowski Wiesław za, Rada Pogórzecka Odmienia za, Rada Ryszewski Andrzej za, Rada Zaręba Witold za, Rada Szykowski Artur za, głosów przeciw 0, wstrzymujących się 0, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały, do kolejnego podpunktu porządku obrad. Zmiany wieloletnie w prognozie finansowej gminy Nowe Piekuty. Odczytam Państwu radny projekt uchwały. Uchwała nr 15/94/27 gminy Nowe Piekuty z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmian wieloletnich w prognozie finansowej gminy Nowe Piekuty na lata 2020-2030. Na podstawie artykułu 226 231 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dzienniku Ustawy 2019 roku pozycja 869 z zmianami uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Uchwala nr 12 nr 69. Łamane przez 20 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 wprowadza się następujące zmiany. Ustęp 1. Wieloletnia prognoza finansowa utrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Wyjaśnienie do wprowadzonych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały w pierwszym ciągu prawie gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Radny Brzozowski Wiesław za, Radny Brzozowski Kazimierz za, Radny Jabłoński Czesław za, Radny Markowski Wiesław za, Radna Pogorzelska Eugenia za, Radny Ryszewski Andrzej za, Radny Zaręba Witold za, Radny Rzykowski Artur za, głosów przeciw 0, wstrzymujących się 0, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały. W sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Nowe Piekuty i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Odczytam Państwu radnych projekt uchwały. Uchwała nr 15/95/2020 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 25 września 2020 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Nowe Piekuty i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Na podstawie artykułu 234 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych. Tekst jednolity dzienniku ustaw z 2019 roku, to z 1939 z wyższymi zmianami. Uchwala się, co następuje. Paragraf 1 ustęp 1. Ustawa opracowania projektu budżetu gminy gminy oraz wykutuje informuje mieszkańców gminy, jednostki organizacyjnej gminy o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu gminy. Ustęp 2. Do dnia 15 września wójt gminy Nowe Piekuty określa podstawowe parametry i wskaźniki niezbędne do opracowania materiałów urbanistycznych do projektu budżetu na kolejny rok. Ustęp 3. Wnioski do projektu budżetu na kolejny rok budżetowy należy składać do 6 września roku poprzedzającego rok budżetowy, które powinno określić. Ustęp podpunkt 1. Rodzaj przedsięwzięcia. Podpunkt 2. Uzasadnienie celowości. Podpunkt 3. Wysokość nakładów finansowych. Podpunkt 4. Źródła finansowania. Ustęp 4. Jednostki organizacyjne gminy w toku prac nad projektem budżetu w terminie do 15 października zobowiązane są składać projekty finansowe wraz z podpunkt 1. Zestawienie prognozowanych dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. 2. Zestawienie potrzeb wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. 3. Określeniami wyplanowanych dochodów i wydatków uwzględnieniem zakresu życiowego finansowego realizowanych danych. 4. Informacje o stanie przekazywanego zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego roku budżetowy z uwzględnieniem zmian w zakresie na rok budżetowy. Paragraf 2. Projekt uchwały budżetowej wypracowany jest przy zachowaniu następującej szczegółowości. Ustęp 1. Plan dochodów budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej. Dział, rozdział, paragraf z wyszczególnieniem. 1. Dochodów bieżących płac na subwencje, dotacje, w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 2. Dochodów majątkowych, własne dotacje, w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 3, 2 i 3. Podpunkt 2 i 3 ustawa o finansach publicznych. Ustęp 2. Plan wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej. Dział, rozdział, paragraf z wyszczególnieniem. 1. Wydatków bieżących, w tym w szczególności a. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenie składniki i odmian naliczanych oraz wydatki związane z realizacją ustawowych zadań b. Dotacje na zadania bieżące c. Świadczenia na rzecz osób fizycznych d. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. E. Wypłaty z tytułu pojęcia operacji udzielonej przez gminę przypadające do składu danego roku budżetowego. F. Obsługę dług gminy. 2. Wydatków majątkowych, w szczególności na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Ustęp 3. Kwoty planowanego deficytu lub planowanej nadwyżki budżetu pracy z źródłami pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy. Ustęp 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej. Ustęp 5. Plan wydatków na inwestycje według klasyfikacji budżetowej. Dział, rozdział, paragraf według realizowanych zadań. Ustęp 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zwróconych gminie odrębnymi ustawami. Ustęp 7. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie z ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa. Ustęp 8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji. Ustęp 9. Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii. Ustęp 10. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 11. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawieranych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Ustęp 12. Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Ustęp 13. Plan wydatków realizowanych w ramach środków Funduszu Sołeckiego w przypadku podjęcia uchwały o utworzeniu tego funduszu. 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. 15. Ustala się wysokość rezerw ogólnych i celowych. 16. Ustanawia się upoważnienia dla wójta gminy Nowe Piekuty stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminy i finansach publicznych.
17 projektów uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmian wójtów i nowych biegutów przedkłada Radzie wraz z projektem budżetu. Paragraf 3 ust. 1. Projekt uchwały budżetowej powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Ustęp 2. Uzasadnienie faktyczne powinno zawierać informację opisową, opieśniającą podstawowe wielkości projektu budżetu, ocenę sytuacji budżetu, zmieniającą do substancji artykuł 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Ustęp 3. Uzasadnienie prawne. Uchwały budżetowe wyjaśniające też przepisów prawnych wskazywanych w podstawie prawnej projektu uchwały budżetowej. Paragraf 4. Materiały informacyjne powinny zawierać dane przedstawione w formie tabeli lub przepisów w zakresie. Ustęp 1. Planowany dochodów bieżących i majątkowych obejmujący podpunkt 1. Wykonanie za poprzedni rok. 2. Przewidywane wykonanie za bieżący rok budżetowy. 3. Uzasadnienie prognozowanych dochodów budżetowych. Ustęp 2. Planowanych wydatków bieżących i majątkowych obejmujących podpunkt 1. Wykonanie za poprzedni rok budżetowy. 2. Przewidywane wykonanie za bieżący rok budżetowy. 3. Uzasadnienie prognozowanych wydatków budżetowych. Ustęp 3. Charakterystyka wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Paragraf 5. Projekt uchwały budżetowej wyznacznie z załącznikami wójt gmin Nowe Piekuty terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada Radzie Gminy Nowe Piekuty oraz regionalnej izby obrachunkowej. Paragraf 6. Ustęp 1. Projekt uchwały budżetowej analizują Komisję Rady Gminy i dokonują jego oceny forum omawiając wnioski. Ustęp 2. Komisje Rady Gminy proponujące wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie uchwały budżetowej zobowiązane są skala źródła finansowania. Ustęp 3. Opinie komisji przesłane są również sądzącego Rady Gminy Nowe Piekuty i wójtowi gminy Nowe Piekuty do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy. Ustęp 4. Porządkowe sesji Rady Gminy, na której będzie rozpatrywany projekt uchwały budżetowej, powinny być uwzględnione następujące punkty. Podpunkt 1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej. 2. Odczytanie opinii poszczególnych komisji rady. 3. Odczytanie opinii regionalnej izby obrachunkowej. 4. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami. 5. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. Paragraf 7. Uchwała budżetowa Rady Gminy Nowe Piekuty uchwala przede wszystkim trzeciego roku budżetowego, w szczególności uzyskane w przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Paragraf 8. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej. Paragraf 9. Wykonanie uchwały wybierze się wójtowi gminy Nowe Piekuty. Paragraf 10. Traci moc uchwała nr 36/192/10 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie tytułu prac nad projektem uchwały budżetowej. Paragraf 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Radny Brzozowski Wiesław za. Radny Brzozowski Kazimierz za. Radny Drogowski Jacek za. Radny Jabłoński Czesław za. Radny Markowski Wiesław za. Radna Pogorzelska Eugenia za. Radny Ryszewski Jędrzej za. Radny Zaremba Witold za. Radny Żukowski Artur za. Głosów przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Informacja wójta gminy w sprawach bieżących wobec inwestycyjnej. Proszę Państwa, też się znajdę. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Minioną niedzielę na placu tutaj przy Urzędzie Gminy został zorganizowany pokaz sprzętu wojskowego przez 15. Giszyńską Brygadę Zmechanizowaną oraz Stowarzyszenie Grupy Rekonstrukcji Historycznej PIS. Do tego był zorganizowany też przez Gminę Wiki Charytatywny na rzecz Michała Wojewódzkiego. Chciałabym w tym miejscu podziękować dla kół gospodarstw wiejskich z terenu naszej gminy oraz dla wszystkich ofiarodawców, którzy na ten cel złożyli pieniążki i zebrali się dzięki temu 35 tysięcy złotych. Za to bardzo serdecznie w imieniu pana wójta dziękuję. Chciałabym poinformować, że od 1 września do końca listopada trwa powszechny spis rolny. Jak do tej pory spisało się 22 gospodarstwa na 630 gospodarstw na terenie naszej gminy.
tutaj w naszej gminie, na sali konferencyjnej jest stanowisko przygotowane do samospisu, więc zapraszam. Bardzo służą pomocą pracownicy Urzędu Gminy. Także bardzo serdecznie zapraszam. A jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że w październiku będą w radnictwie. Na terenie naszej gminy było dwóch, ale jeden zrezygnował, więc zostaje tylko jeden radnictw, który będzie dzwonił telefonicznie spisywał w związku z tą sytuacją COVID-19. Przypominam, że uchwały zebrań wiejskich w przeznaczeniu Funduszu Sołeckiego trzeba złożyć do końca września tego roku. Z projektu Zdalna Szkoła, finansowanego z ministerstwa, zostały zakupione 25 laptopów, które przekazane zostały dla szkół z terenu naszej gminy. Drugi taki projekt, też finansowany z ministerstwa, będzie na zakup 16 laptopów, które też będą przekazane do naszych szkół. Rozprzedane mamy 12 działek. Tutaj pan wójt je przedstawiał, to są działki. O jakiej powierzchni? Chciałam tylko poinformować, że został wybrany już rzeczoznawca, który przygotowuje nam obrady szacunkowe. Powiedział także do 15 października część, później do 22 października już pomaga się wszystkie obrady szacunkowe przygotować. Później ogłosimy konkurs. Ogłosimy przetarg na sprzedaż tych działek. Odnośnie inwestycji bieżących, to chciałabym prosić pana Leszka Dąbrowskiego o przedstawienie informacji. Szanowna Rada, Szanowni Państwo, zostały zakończone już inwestycje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Są to dwie nasze drogi powiatowe, Markowo-Wólkę i Jałowice-Rzeckie. Zakończyliśmy także już przebudowę dróg gminnych, również z Funduszu Dróg Samorządowych. Jest to droga Kostry, Litwa, Krasowo-Wólka i przez Blędowo-Budy. Tam w Blędowie-Budy mieliśmy część drogi powiatowej, część gminnej. Już została zakończona budowa. Zakończyliśmy również budowę z dofinansowaniem. Jest to drogi dojazdowego pólu, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Droga w Łopieniu, Szalonkach. Zostały wykonana już też również kolejna inwestycja fotowoltaika na Urzędzie Gminy i GOP, również dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego. To z tych chyba inwestycji, co na dzień dzisiejszy, a jeszcze z takich dotacji Urząd Marszałkowski przeznaczył dla naszej drużyny SPR nowe bieguty, też dotacje w wysokości 30 tysięcy na swoją działalność, która trochę była do tej pory ograniczona, ale już się rozpoczęły pierwsze mecze, także na razie nasza drużyna ma jeden mecz ze sobą wygrany, kolejny będzie w tą sobotę, także w poniedziałek 28 zaczynamy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Także tu na terenie naszej gminy do 28 września należy wystawić sprzęt wielkogabarytowy, czyli jakieś tam łóżka, wersalki tego typu, plus sprzęt AGD, lodówki, telewizory, pralki. I od 29 będą jeździły samochody za swój i zbierały na terenie całej gminy. Także tu jeszcze proszę o przypomnienie dla mieszkańców, bo nie zawsze każdy pamięta. Następna sprawa też, stoją u nas na terenie gminy dwa kontenery na odpady budowlane. Jest to jeden kontener w Nowych Piekutach tutaj na parkingu przy kościele, drugi kontener w Jabłoni Kościelnej przy budynku remizy. W następnym tygodniu, ze względu na to, że te pojemniki są zapełniane wszystkim, co się da, począwszy od jakichś tam drobnych śmieci, po jakieś duże odpady z różnych zakładów, czy to mechanicznych, czy innych. Także po niedzieli będą zamontowane przy tych pojemnikach kamery, że i ewentualnie ktoś będzie wyrzucał inne śmieci niż odpady budowlane, będą nakładane po prostu na tansowy. Także żeby to, bo czasem jest odbiór kontenera przez Astwę,
dzień, dwa dni czasu jest już pełny, tylko oczywiście wszystko jest, tylko nie odpady budowlane. Także tutaj też mieszkańców proszę uczulić. Odpady są co tydzień, jest przecież tutaj na parkingu przy kościele w Piekutach tak zwany przod. Od godziny tam gdzieś 8.30 do 12.00 przyjeżdża kierowca z kontenerem, gdzie można w każdą sobotę przywieźć sobie wszystkie inne duże gabaryty, inne śmieci, które nie idą w małe kosze. A tak, także tu ja bym Piekuty, oba te kontenery będą pod monitoringiem teraz. W odpowiednim miejscu. Aha, jeszcze odnośnie fundusz na 2020 rok. Też tam spora część już mieszkańców wykorzystała, te pieniądze są wykorzystane, ale jeszcze nie wszystkie miejscowości, wioski to wykorzystały. Także ktoś tam jeszcze ma coś zaległego, proszę jak najszybciej, żebyśmy mogli się rozliczyć. Kolejna sprawa, do Państwa sołtysów były takie przekazane tabelki odnośnie niedziałającego oświetlenia. Chcemy zebrać teraz właśnie z całej gminy, z terenu, wszystkie lampy, które nieświecące zlecić, żeby już na zimę mieć lampy świecące, bo wiadomo, że teraz ten okres coraz wcześniej słońce zachodzi, mamy coraz wcześniej ciemno się robi, tak żeby jak gdzieś tam jeszcze coś nie świeci w najbliższych dniach, żeby nam to zgłosić i zrobimy remont, naprawę. Tak, a teraz też już w miesiącu październiku zostanie przedstawione światło w tych miejscowościach Jabłon Kościelna, Piekuty i Podyszewo. Tak jak corocznie na zimę, tam rano też będzie się świeciło w tych godzinach porannych, gdzieś tam około godziny 5 do 7 czy tam 6. No, to jeszcze ustawimy tak. A i jeszcze jedna rzecz. Nagrody, czyli te czeki, które dostały te miejscowości w konkursie na najlepiej zadbaną miejscowość. Są to czeki po 700 zł na każdą wioskę. Te pieniądze należy wykorzystać do końca października. Najlepiej to jest jakiś jeden zakup, faktura na urząd gminy i do końca października tą fakturę przedstawić, przynieść do urzędu gminy, żebyśmy mogli to opłacić. Także jakiś zakup konkretny na wioskę, jakieś rzeczy tam przydatne, czy to coś do świetlicy wiejskiej, czy jakieś miejsce rekreacyjne, lepiej coś tam takiego większego, żeby też nie rozdrabniać się i nie dzielić tych kwot. Bo to są w sumie właśnie takie duże. Także 700 zł. No tak. Oczywiście faktura za alkohol nie będzie honorowana. Artykuły spożywcze też nie powiedzieć. Znaczy to pani księgowa będzie akceptowała, także nie. To chyba tyle. Chyba, że jakieś pytania jeszcze coś tam. Dobrze, dziękuję. Czy są jakieś pytania? Dobrze, przejdziemy do kolejnego punktu porządku obrad. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, ale zanim pan kierunku, tak? Tu jeszcze radny chciałby Jezus Malkowski zgłosić jedną interpelację, o której wcześniej zapomniał, w związku z tym udziałem głosu panu radnemu. Tak, panie radny, ja proponuję wyborcu, żeby taki wniosek, bo ja też taki mam wniosek, także. Tak, tylko fundusz sołecki, jeszcze drogi są, które wymagają remontów różnych, także dużo jest potrzeb.
Dobrze, proszę panie kierunku. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak pani radna wie, jak Górzyńska wypowiedział się na temat pewnych prac przy szkole i w szatni, więc oczywiście to jako wniosek do budżetu i oczywiście będziemy, że tak powiem, wspólnie działać. Pan radny Andrzej Ryszewski, proszenie pobocze. Proszę Państwa, no jest problem w tej kwestii natury takiej, mianowicie, że owszem, prosimy i będziemy prosić. Dróg gminnych mamy, nie chcę strzelać, ale coś około 300 kilometrów, ale oczywiście wiadomo, że są ważniejsze i mniej ważne. Staramy się oczywiście bardziej tak uczęszczane w pierwszej kolejności to robić. I robimy. Mamy do tego odpowiedni sprzęt, ale przy okazji bardzo, bardzo serdecznie chciałbym Państwa prosić, żebyście przekazali swoim mieszkańcom podstawowym takim utrudnieniem wykonywania tych prac jest wyrzucanie kamieni na pobocze. Proszę mi uwierzyć, że kierowca ciągnika wyjeżdżając z rana kosić pobocza, bardzo często się zdarza, że po godzinie po dwóch zjeżdża, ponieważ ma już podjęte, połamane noże. Mamy i pijakową, taką nawet powiedzieć, co odnaczać kosiarkę i to jest wersyjne. Także jest to po prostu plaga. Bardzo bym prosił, bo czasami też są takie uwagi, że jest skoszone, a nie przyjdzie. Tylko wiesz, już sam świadomością to robi, bo większy kamień widać, a mniejsze po prostu. Także jak najbardziej, to drogę. Rozumiem. Tak, tak, tak. Jasne. Mam zapisane jak najbardziej. Będę się starał jeszcze teraz, bo teraz troszeczkę do końca września chodzą, spisywane są w wodomierze. Pan Piękny jest kolejny na wspomnieniu lekarskim, mamy pewne problemy, ale jak najbardziej w pierwszej kolejności tutaj postaram się to szybciutko zrobić. Ale o te kamienie bardzo bym prosił naprawdę, bo to jest poważna sprawa i sprzęt chyba wiemy i dlatego też on wyjedzie po kości. Teraz wszystko to wymienić, to odstrzyć, to parę godzin nie traci po prostu. Pan radny Czesław Jabłoński zgłaszał powyższenie ryczeń prędkości około przybliskości Jabłońdowki. Tak, rzeczywiście. Tam nie ma tego znaku informacyjnego, że to jest teren zabudowany, a zatem nie ma tam obliczeń prędkości. To jest znak, niebezpieczny znak, prawda? No, ale wiadomo, jak kierowcy przestrzegają. Także oczywiście będziemy pisać do Zarządu Dróg Powiatowych o umieszczeniu tam jakiegoś dodatkowego, aczkolwiek dla nich sam fakt, że niebezpieczny znak, to jakby sugeruje, że trzeba nie jechać. Ale być może, że uda się nam, żeby ustawić jakiś znak umieszczenia prędkości. Za znakiem niebezpieczny znak. Przecież nic nie szkodzi nam, przeszkodzi. Duże tuje przy grobie w miejscowości Jabłoniówki. No, tu ja mam do siebie każde drzewo, że rosną, prawda? No i faktycznie teraz no, musimy się wspólnie zastanowić z mieszkańcami Jabłoniówki, czy te przycinamy jakoś odpowiednio, czy staramy się w ogóle je coś mniejsze być może posadzić, no bo no na pewno one są faktycznie duże i korzenie już będą niszczyć faktycznie. Także no myślę, że to musimy ten temat przegadać, że tak powiem, kolokwialnie nam z panem Sołtysem, z mieszkańcami wyklanie dobrej i podejmiemy co w ten czas robić. Święt Suchy Jabłonzarzeckie, więc już z panem radnym Czesławem rozmawiałem. On rośnie na terenie prywatnym, więc prosiłem, żeby może w pierwszej kolejności porozmawiać z właścicielami, ale się okazuje, że właściciele są
że tak powiem, nieobecni, są, przebywają gdzieś poza granicami, bo nawet kraju, czy coś takiego. No w każdym razie my jako urząd no, nie bardzo mamy tytuł do tego, żeby no, komuś coś kazać na terenie prywatnym. Oczywiście, gdyby sąsiad napisze, że zagraża mu bezpieczeństwo, no, to nie ma takich działań, podejmiemy i jak to się nie uchwalamy tego, absolutnie. Osiedlenie placu Zabaw Jana Markowieta. No, tak jak wcześniej rozmawiane. No, moje osobiste zdanie, nie tylko moje, bo posłyszałem wręże, no wiadomo, miejsce rekreacji w okresie letnim, no można tam przyjąć, jeśli to nie będzie potrzebne. No, w okresach tych jesienno-zimowych, czy wczesno-wiosennych, no raczej mało tam przebywamy na tych miejscach rekreacji, ale to nie oznacza, że mamy nie być osiedlenia, więc jeżeli mieszkańcy Sołeckich, to jest to prawda, to nie jest wielka sprawa, także no, ale mam zapisane, to będziemy z panem Wójtem jeszcze rozmawiać o tym. Następnie też samych Jaroń Markowieta, tutaj z panem Sołtysem też rozmawiałem na przerwie, że tam w jednym miejscu jest to prawda ustawione lustro, przy tej drodze tam właśnie coś budowali rok temu z kostki bokowej. My tam szkoda oczywiście jest najlepsze, aczkolwiek jest to prosty odcinek. Jest tam lustro, ale zbyt małe i ustawione jest kierunkowo w jedną stronę. Natomiast panu sołtysowi chodzi, tak jak później zrozumiałem do pana radnego, że większe lustro, żeby chodzi o to, żeby wilgoczość była w obydwie strony, więc no, teoretycznie jest to możliwe, bo większe lustro wypukłe, więc ustawimy na wprost, że tak powiem, no, ustawimy zarząd powiatowy. Droga. Więc, ale jak najbardziej będziemy pisać kwestii do zarządów powiatowych. I drugie lustro z kolei przy drodze tej, co teraz w roku wyrobiono, wygotowywane jest, bo to tam z kolei już źródło jest zakręt. Więc ja zrobię rekonesans, tam zobaczymy. I również w piśmie do zarządu dróg powiatowych będziemy pisać. Pan radny Kazimierz Buzowski. Sprawa ośrodka zdrowia w Jeboli Kościelnej. Fakt. Mają ponoć, no mówię ponoć, bo nie znam szczegółów, że są jakieś tam wytyczne, jak ośrodki zdrowia mają pracować. I oni tak pracują. Ale faktycznie tam się dostać, bo byłem kilkakrotnie w innych sprawach. No i do ośrodka zdrowia mi się nie udało wejść. Fakt. Do gminy są drzwi otwarte na oścież, tak jak, no, od samego początku, to co pamiętam. Strzałka w prawo. Proszę? Strzałka w prawo. Tak jest. Nie, no tak, faktycznie. No ale czy nie można by posłuchać państwa do ośrodka zdrowia na jakiś tam punkt przyjęć, zrobić, no taki, no, czy nie mówię, żeby się tam plątać w całym ośrodku. Z kolei, no, ośrodku zdrowia w Głupieniu Jerze, no raczej nie mam problemu. Byłem parę razy i tam z kolei, no, jak mieliśmy kiedyś tam zastrzeżenie do pana doktora, no, że tam z tą terminowością i tak dalej, ale w tej chwili ludzie są zadowoleni, słyszałem, że nie ma barier, że dostaną się do pana doktora. Także, jasne, więc nie, jak najbardziej, dlatego też pismo będzie wystosowane, czy to tak ma wyjść, czy nie po prostu, bo słuchajcie, my przed koronawirusem się bronimy, a umieramy, że tak powiem, przepraszam, bo tego nigdy nie było, no i wiadomo, że to lekarze mówią. Przecież ci ludzie, którzy no, mają inne choroby, mają problem w zasadzie lekarzy. No dobrze, czekajcie. Oczywiście. Proszę Państwa, tutaj nie wiem, ona się mówił o tych drogach, więc już to mówię, rok, że tak powiem, ten nasz inwestycyjny powoli się zaczyna kończyć. Sporo tych dróg, żeśmy porobili. Leszek mówił, nie będę się powtarzał. Pewnie nie wiem, czy mówił, ale most w Starych Czorach
żeśmy wyremontowali. A gdzie gdy bardzo? I proszę was, za 20 tysięcy złotych. No, także... Mam pytanie, bo umowa była, że przed kosztowiec na wykonanie tego mostu, jak to nazywa, to miałby się ulał położona w Czeskach, tak? Z tego co nie wiadomo. Most miałby się uzyskany i położona ruda jakaś tam. Na tym rowie, tak? Czy ten może tam nie było? No przecież tam są trochę. No właśnie, 400 ileś tysięcy teraz słyszałem, że gdzieś tam, tak? Tak, tak. Dzisiaj, szanowni państwo, no niestety tak obywa. Mamy kosztorys inwestorski i te kosztorysy. No, słuchajcie, w nowych żonach też zrobiony. No. A, no tutaj sposobem gospodarczym, no nie, ale to nie porównujmy, że tak powiem. Ale, no też człowiek tam rolnicy mówili, Boże, i wiemy, za co tu dać, nie? A ci płakali, że czekaj, to tutaj radny nie chciał naciągać miny na koszty, dlatego tak zostało zrobione. O! Za to drugi będzie grosz. To znaczy, mogę tylko tyle powiedzieć, że cena ofertowa najtańszej, bo trzy podmioty się zgłosiły dzisiaj do tego przetargu i jedna oferta za 1 108 000, druga 907 i trzecia 1 142 000. I te 907 tysięcy to no, nie przewyższa ceny kosztorysowej, więc... A że są to ceny, mówię o dwóch własnych oczywiście. No. Także no, są to drogie rzeczy, fakt. Poza tym, skoro przy drogach, wczoraj no, żeśmy... Przedwczoraj żeśmy odebrali drogę z rekultywacji. No, fajna droga, muszę powiedzieć, z jazdy, no to jest inny temat. W przyszłości będziemy inaczej to zlecać projektowanie. No druga sprawa, kolejna z panem radnym Wysławem. Przedwczoraj mieliśmy drogę na okręgie Częstek przez rolnika spoza naszej gminy. Tak brzydko została zaorana, że już interweniowaliśmy w tej sprawie. Owszem, przyjechał tam ogonem, ale tam nad tą drogą musimy jakoś się zastanowić, bo skarba jest taka dość wysoka i on się porywał w tej chwili. Podobno, ale wszystko inne tam jest. Z pół metra więcej różnicy, więc. Ale to będziemy wracać do tego tematu. W Kostrach, w Lipsie również droga została zaorana przez jednego z rolników. Byliśmy co gorsza granica oczywiście między rolnikami, ale granica gminy jeszcze na dodatek. Mamy teraz problem. Punkty graniczne zostały. Jeden jest przy drodze, reszty nie ma. Granica, że tak powiem, wężykiem idzie. I też mamy problem, ale no, to już jest inny temat. Także plaga zaorywania dróg gminnych to już jest stary temat i nie wiem. Jak to dalej będzie. To znaczy, nikt nie został ukarany, ponieważ żeby ukarać, to trzeba po prostu byłoby prawnie wykazać, że on naruszył. A żeby prawnie wykazać, to bez zgody tego absolutnie nie zrobimy. Wielokrotnie zjeżdżamy na miejsce zdarzenia i wyraźnie widać, że droga ta nie ma tylu metrów, co powinna mieć. No i teraz rozmowa się odpoczyna, ale oni w konsekwencji mówi, to proszę mi udowodnić, że ja zaorałem. Kończy się temat i w ten czas chciał się udowodnić i naliczyć mi karę za zajęcie pasa drogowego. Tak by się należało zrobić. No, trzeba komentę sprowadzić i w ten czas... Służyć za geodetę i za zajęcie pasa i wtedy... No za geodetę akurat prawo stanowi, że solidarnie się płaci. To... No, ale to dobrze, powiem, że a powinno być, że kto naruszył, ten płaci. Dobrze, panie pierwszy, co kolejne interpelacje przychodzimy? Wszystkie. Dlaczego pytałem o ten most jeszcze, Rucy, że tak drogo? W zadaniach inwestycyjnych, proszę spojrzeć, w limicie wydatków inwestycyjnych jest napisane na Częstkach tam. Rozbiórka istniejącego wymienionego mostu drogowego i budowa przepustu na rzece Tłoczewka w miejscowości Krasowo-Częstki. To jest przebudowa odcinka drogi.
Czyli dlatego, że widać skąd ten tak drogi most, ten przepływ. To jest budowa przepływ skłonnie most. Cała konstrukcja będzie była. Ale to jest zadanie, tak wynika. Gdzie będzie tam, że w której pozycji, przepraszam? To jest w której pozycji? Dziewiąta. Limit wydatków inwestycyjnych na 20 rok. A. I tak tam pisze. Z tym, że nie, panie radny, tu jest właśnie o to chodzi, że termin wykonania tej inwestycji jest bodajże do 15 października, czy coś takiego przyszłego roku, czy września. 21 rok. W tym roku tylko takie wiesz, podgotowki. Nie, ale chodzi mi o sens inwestycji, bo mówisz pan, że to jest przebudowa mostu, tak? Znaczy, to kierownik przebudowa mostu, a to nie przebudowa, to rozbiórka starego, tak, a budowa przepustu. Tak. Nie, więc nazwa zadania brzmi rozbiórka mostów i budowa przepustów łącza z przebudową odcinków dróg gminnych w miejscowości Kostulica i Wielosobczeńska. To jest, to jest taka nazwa zadania. No ale, jak powiedziałem skutę, myślałbym, że no to jest, no ale to proszę powiedzieć. Ale tak jest. Dobra, ja dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Zapytanie i wolne wnioski. Czy mają Państwo jakieś zapytania? Dobrze. Dziękuję. Zamykam obrady 15 sesji Rady Gminy. Dobry wieczór. Dziękuję za przyjęcie.